I witam serdecznie. Kolejny weekend z lotem. Dzisiaj mamy niedzielę. Bardzo ładną pogodę. Fajnie, cieplutko. Dziś lot 570 km. Druga 500. Miejscowość Helmstedt. Rano było w miarę cicho. Tak, gdzieś do godziny 10. Gołąbki wystartowały o 6.15. Nawet nie wiem, ile było gołębi zakoszowanych w oddziale, bo wczoraj musiałem tylko jechać na początek, bo później niestety do pracy. Moich gołąbków zakoszowanych 32 sztuki. Niemalże wszystko. No teraz już niemalże wszystko, bo po ostatnim weekendzie z kilkoma już się rozstaliśmy. Starszymi gołębiami, które po raz kolejny, już drugi sezon z rzędu, nic nie robią. Trzeba robić miejsce dla kolejnych. Na ten lot poszły 32 sztuki. Zostały w domu 4 roczne. Bodajże 4. Zaraz podejdziemy, zobaczymy. Myślę, że mówię, pogoda była taka, że roczniaki jak najbardziej mogą sobie z marszu iść i powinny sobie spokojnie poradzić. Teraz około godziny tak 10.30 no już zaczęło mocno dmuchać. Naprawdę po tych drzewach widać, że dmucha mocno, tak z południowego zachodu, więc mają wiatr, który im bardzo pomaga, dlatego myślę, że to 570 to w granicach 6 godzin powinny ogarnąć. Jeżeli, no jedynie co, to obawiam się, że może być powtórka z poprzedniego tygodnia, że dostaną ten wiaterek właśnie na przylocie i może je tutaj gdzieś przedmuchać, ale cóż, warunki wszyscy mamy jednakowe, tak więc lecimy, zobaczymy, co to z tego wyniknie. Pogoda moim zdaniem bardzo fajna, nie jest za gorąco, jest cieplutko, nie wiem, jakieś 23-4 stopnie już mamy aktualnie, jest naprawdę fajnie, słoneczko, jakieś pojedyncze chmurki też się pojawiają, więc myślę, że nie najgorzej. Gołębnik wysprzątany. Samiczki już pozamykane w celach. Jeden samczyk został. Jeden samczyk roczny. Mógł iść, bo wygląda dobrze, aczkolwiek nie podobał mi się trochę z zachowania. Dzisiaj już tutaj widzę, spaceruję sobie. Został on, tutaj samiczka. Tu jest akurat wdowa, to nie. Tutaj jest samiczka jedna. Tam też jest taka, która była tylko na wdowę. A jedna gdzieś chyba jest w drugim gołębniku. Więc 32 sztuki, czekamy, mam nadzieję, że lot będzie w końcu w miarę udany. No mówię, na pewno nic im nie brakuje, jeżeli chodzi o pogodę. Wreszcie jakieś fajne, bez żadnych deszczów, bez żadnego stresu. Ponoć na wypuszczeniu było ciut większe zachmurzenie. Nie do końca wiem, jak wyglądał start. No już też nie chciałem tu teraz wydzwaniać czy do prezesa, czy tam do lotowego. No oni też chcą troszeczkę spokoju, też to przechodziłem, więc wiem, że po prostu tych telefonów mają masę. Czekamy po prostu. Informacji jeszcze nie mam, jest to lot też u nas rejonowy, trzema oddziałami. My jesteśmy jakby ostatnim oddziałem, który ma najdalej. Jeszcze informacji na grupie tutaj kolegów nie mam. Więc jeszcze bliżej tam gołąbków raczej nie ma, no ale czekamy. Myślę, że niedługo się pojawią i wtedy, miejmy nadzieję, będzie co nagrywać. Do zobaczenia już niedługo, czekamy na ptaszyny. No i dogram wstawkę, bo okazuje się, że nie będzie kolorowo jednak. Kolega, który jest lotowym u nas, dał mi znać sam, że odejście było bardzo słabe. Niestety. I już widzimy, że ciekawie nie będzie. Na pierwszych gołębnikach, no tam nawet 50-60 km bliżej, są naprawdę pojedyncze egzemplarze. U chłopaków na grupie bodajże u jednego jeden, u drugiego jeden. I to już w kolejnych ładnych parę minut mija i gołąbków nie ma, czyli jednak nie będzie tak kolorowo.
Czyli jednak kolejny raz będzie chyba lanko. Nie mamy szczęścia w tym roku. Zupełnie są te loty dziwaczne. No a minęło już naprawdę sporo czasu. I od tego, jak pierwszy pojawił się gdzieś w warcie, no to już minęło dobre pół godziny. I to też tam pojedyncze egzemplarze siadają. Gołąbki się ponoć rozbiły na grupy na starcie. Po 5 minutach dopiero gdzieś pierwsza odeszła. No, będzie ciekawie. W oddziale na razie jeszcze nie słyszę, żeby ktoś miał. Zobaczymy. Czekamy, co to z tego wyniknie. Pojawił się pierwszy roczniak. Chodź. Ze wschodu. Ewidentnie przewiana samiczka. Chodź. Chodź malutka, chodź. Olimpijska dwunastka. No fajnie bardzo, jako młoda siadała. Chodź. Na razie kolega Dawid miał jednego. Odbiła się. Na krótszym tam w oddziale obok chłopaki po 2, po 3 sztuki, więc na razie bardzo licho. No zobaczymy, ile zejdzie następnym. Pojawił się drugi. O, tym razem chyba typ. No minęło jakieś, nie wiem, 3-4 minutki. O, dryst. Chodź. Chodź. A ten z kierunku. O, on po 5 konkurs. Dobra, czekamy dalej. Zobaczymy, co to z tego wyniknie dzisiaj. Pojawił się trzeci. Też roczniak. Ależ to ciężko idzie znowu. Po raz kolejny. Kurczę blade. Chodź. No to fajny gołąbek jest. Myślę, że nadzieja. Chodź. Chodź mały. Chodź. Na chwilę obecną. Naprawdę idzie to bardzo, bardzo ciężko. Minęło już, kurczę, prawie pół godziny. Ledwo 3 sztuki. W oddziale pojedyncze egzemplarze. Wcześniej w oddziale. Tak samo po parę sztuk. Naprawdę, co za loty mamy w tym roku. Nie trafimy chyba, żeby ładnie to wszystko wyszło. No czekamy dalej. Fajne, że są roczniaki, ale to kropla w morzu. Teraz po chwili się pojawił czwarty i to możliwe, że szpak, tylko który? Lotnik? Tak, jest lotnik. Chodź. Aktualnie najlepszy lotnik w oddziale. Chodź mały. No na niego najbardziej tu chyba czekałem, bo on jeszcze może uratować ten sezon. Chodź mały. Że spokojnie kolejny konkurs zrobi i będzie dalej walczył. Dobrze, swoje zrobił. Czekamy dalej, jeszcze jeden, żeby zamknąć serię. Typy bodajże w tych 4 sztukach są 3, więc niby nie najgorzej. Zobaczymy. Piąty. Stary. Fajnie, bo typowany. Ale trwało to tak długo. Nie wiem, szczerze nie wiem, na razie tam wiem tylko raptem u 2 kolegów. No nie ma gołębi, jest mało, aczkolwiek aż mi się nie chce wierzyć, że to tak długo trwa. W sąsiednim oddziale tam bliżej troszkę się ruszyło, tam chłopaki mają po około 10. No jest mega ciężko. Kolejny raz mega ciężko. To był stary, jeżeli to jest stary niebieski, no to... Jest 5 gołąbków, 4 typy, 3 winter, ale żadna pociecha. Naprawdę mega trudny lot. Po raz kolejny. Gdzieś na tym odejściu musiały gołębie zostać, bo faktycznie przychodzą, pierwsza siadła ze wschodu i to tak drastycznie.
kolejne z kierunku o tej porze. No, naprawdę dziwny ten lot po raz kolejny. Nie pamiętam w tym roku chyba normalnego lotu, może pierwszy, ale też był z wiatrem w sumie takim mocnym, to też nie był normalny. No, jest mega dziwnie. Kolejny cały dzień będziemy siedzieć na dworze i oglądać przylot. Tak to będzie wyglądać. Ciekawie, ciekawie się zapowiada. Aż powiem szczerze, chwilami mam ochotę dać im spokój, bo faktycznie ten sezon jest mega dziwny. Mega dziwny, mega trudny. Dzisiaj podejrzewam, że roczniakami to sobie zrobiłem fajny odsiew, a naprawdę był fajny oczywiście w cudzysłowie. Bardzo fajnie się zapowiadały, no ale to widzimy. Na chwilę obecną jest dwa bodajże z 16. Coś takiego. Nie, 16 to mam wszystkie, 12 chyba dałem. No, ciekawie, ciekawie się zapowiada. No poczekamy jeszcze chwilę, zobaczymy, może coś jeszcze dogram. Aczkolwiek też jak mam nagrywać gołębia co 10-15 minut, to też raczej mało atrakcyjne. Zobaczymy jak to będzie wyglądało później. Jak będą w jakim stanie. Kolejny fajny lot. A zobaczymy jak wygląda tutaj. Wiatrzysko niesamowite. To jest, jeżeli mamy taki wiatr, a gołębie przychodzą z kierunku, no to dobrze nie jest, jeśli chodzi o odejście. Zobaczymy. Poczekamy jeszcze chwilę. No, pojawił się szósty, to jeszcze możemy go nagrać. Co my tu mamy? O, stara go. A nie, roczniak. Chodź, 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 chodź. No, ten roczniak. Fajnie, że jest. Naprawdę fajnie się zapowiada. Chodź, mały, chodź, 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 chodź. Chodź. O, widać, że w to prawe skrzydło mu. Ten wiatr pracował mocno. Chodź, 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 chodź. No wskakuj. O, to nawet piąty typowany. Piąty typowany na 6. Ale mówię, co z tego wyniknie, zobaczymy. Na razie bardzo, bardzo ciężko. I kolejny. Co najciekawsze, nadleciał z dwoma innymi. Te gołębie są tak porozbijane dzisiaj, że to masakra. To jest chyba 10 aktualnie. Już nawet nie nagrywałem wszystkich. Bo tam też troszkę, kilka telefonów. Jak to wygląda? No w oddziale ogólnie wygląda to licho. Jedni mają ciut więcej, niektórzy mają bardzo słabo. No tak jak to cały ten nasz sezon jest. Raz jedni biją lepiej, raz inni biją lepiej. Bardzo, bardzo pokręcony ten sezon. Aż podejdziemy zobaczyć. Ale aczkolwiek zegary na godzinę 16, więc tu prezes musiał mieć wiedzę, że gdzieś są naprawdę fajnie nabite. A, to teraz kolejny starszy samczyk. I jak to tutaj wygląda aktualnie? Pierwsza dzisiaj tutaj, niebieska samiczka. Tutaj też jest roczniak fajny. Tu w międzyczasie usiadła niebieska, ona była trzecia na drugim locie, na oddział. Ten przyszedł przed chwilą. Tu roczniak. No, widać po nich, że były na locie i musiały popracować. Zawiodły mnie te starsze gołębie. Naprawdę po raz kolejny, gdzie lot jest ciężki, to one powinny tutaj pokazywać, a po raz kolejny zawiodły. Nie fajnie to wygląda. Siedzą, odpoczywają. Tu jedna jeszcze samiczka. No ten przyleciał przed chwilą. No, ciekawie, też nóżki już brudne, już postój musiał być. Nieciekawie. Kolejny. Ciężki lot, ciężka przeprawa za nimi. Zobaczymy jak to będzie po zegarach. Jak to będzie wyglądać. Myślę, że dzisiejszy filmik będzie krótszy, bo jeszcze tylko dogram jakieś
dogram jakieś podsumowanie później po zegarach, jak to wygląda, jak będzie lista. I wtedy zerkniemy, ile tych gołąbków dotarło. No teraz to już muszą walczyć też z tym wiatrem, bo na pewno nie jest lekko. Wiatr naprawdę mocny, bardzo mocny. No zobaczymy, jak to się zakończy. I zrobię szybkie podsumowanie. No jak lot? Lot znowu kolejny do kosza. Zaczęło się bardzo fajnie, bo pierwszy gołąbek, ta samiczka, która usiadła, była szósta na oddział. Tam czerwony 10 na oddział, a dalej już lipa. Szpak na szczęście zaliczył również konkurs. Zaliczył konkurs i obronił pozycję lidera oddziału. To jest chyba jedyny na razie plus tego sezonu. No początek był fajny, ale od pierwszej 500 wszystko się posypało. Zachodzę trochę w głowę, co się stało, dlaczego jest aż tak. Może nawet na tym locie też potrafią strzelić w miarę szybko i dalej jest lipa. No i są błędy. Są jakieś błędy popełniane. Najbardziej się obawiam, że może być coś ze zdrowiem. I to muszę mocno przemyśleć. W sumie już mam jakieś przemyślenia, że co tam może się dziać. Ale nic nie mówię, broń Boże, bo to jak mówię. Ja pokazuję po prostu, jak u mnie jest. Nie będę grał jakiegoś znawcy, bo na pewno nie mam zamiaru nikogo pouczać, nikomu mówić, co jest, jak jest. Ten sezon jest wybitnie dziwny. Szczerze, jak tak sobie przeanalizuję wszystkie loty, to chyba nie było żadnego lotu normalnego, gdzie gołębie miały warunki jakieś równe i siadały akurat tak, bo tak były przygotowane, czy nie wiem, lot lekko pod wiatr. Bywały loty lekko pod wiatr, to oczywiście musiały się trafiać jakieś opady. Teraz jak była 500, to znowu silny wiatr. Jak myśleliśmy, że no dobra, z tym wiatrem już niech walczą, trochę im pomoże, to na miejscu wypuszczenia klapa i znowu słabe odejście. Wybitnie porąbany sezon. No zajmuję się gołębiami od dzieciaka i nie kojarzę, żeby było aż tak słabo. Tak dziwnie, tak różnie, naprawdę jest głupio. Frekwencja, no co, no nie poradziły sobie roczniaki dzisiaj. I to jest fakt. Roczniaków zakoszowałem 13, jest 7. 6 rocznych jeszcze walczy. No część bardzo fajnych, część takich, które już wcześniej też opóźnić potrafiły. I nie ma jednej dorosłej samicy dwuletniej, tej, która ostatnio miała 4 konkursy z rzędu, 3-3-2. Ona o dziwo już o 15:30 miałem telefon, że weszła w Toruniu za gołębiem. No właśnie, takie doznała olśnienia, że stwierdziła, że sobie na ogonie wejdzie. Ściągło ją na północ. Po prostu pokazałem ją od razu wypuścić, bo to było świeżo po konkursie. Jechałem na zegary, więc hodowca powiedział, że ją wypuścił, odleciała. Do domu nie dotarła, zobaczymy jak jutro. Bo teraz aktualnie już mamy 21, więc dzisiaj to już nie ma co liczyć. No tak to wygląda. No już sobie odpoczywają towarzysze. Samiczki obok tam, o, standardowo chyba nagrywam tutaj u samców. Za tydzień ostatnia 300. Ostatnie 300. Zobaczymy. Powiem szczerze, naprawdę ten sezon dał mi w kość, mimo to, że jest krótki. I teoretycznie zostały 3 loty. No coś spróbuję jeszcze zakombinować. Coś spróbuję, żeby jakoś je ruszyć. No wiadomo. Fajnie, żeby szpak utrzymał pozycję, no ale to jeszcze są 3 loty. To jeszcze jest dużo walki przed nim. Zwłaszcza, że jeszcze jest tam jeden maraton, na który wcześniej przez dublowany lot nie musiał iść. Teraz na ten maraton, no jeżeli dalej będzie siadał, zobaczymy co będzie za tydzień. Na razie nic nie mówię. Gołębie do A-klasy, no brakuje dwóch. Takich, które były mi potrzebne. To było to ryzyko, które podjąłem, że stwierdziłem, że niech będą w rytmie. Dlatego praktycznie wszystkie poszły. No ale jeszcze
Są takie, które mogą usiąść, bo czy właśnie tutaj niebieski, czy tutaj groch na dole, który dzisiaj znowu za konkursem, ale niedużo. No muszą walczyć, muszą próbować. Pokazały się przez to też inne roczniaki, bardzo fajnie samica strzeliła, ta pierwsza. Ona już na młode miała raz czwarte miejsce na oddział. To mi też daje nadzieję, że ona będzie dalej lecieć. Samczyk tam w konkursie, ten, który był trzeci, on też już ma trzeci konkurs teraz na młode, miał też trzy, w tym trójkę. No dobrze, to są takie testy, one mają te roczniaki nabierać doświadczenia, radzić sobie w najróżniejszych warunkach. Mam nadzieję, że jutro jeszcze dolecą w jak największej ilości. A jednocześnie, no co, nie ukrywajmy, no miejsce dla kolejnych też musi się robić, tak jak ja mówię, u mnie limit jest max 60 gołębi do lotu, więc nie do końca to oszczędzanie u mnie jest aż takie. Nie jestem katem, nie katuję ich, jeżeli wiem, że jest zła pogoda, to na pewno roczniaki nie daję, ale jeżeli teraz uważałem, że będzie znośna, no nie wszystko przewidziałem. Mam nadzieję, że jeszcze dotrą i to im wyjdzie na plus. I okaże się, że jeszcze w przyszłości dadzą dużo radości. Zobaczymy, jak to będzie. W tygodniu postaram się nagrać coś już z młodych, z gołębiami młodymi, bo tam już zaczynam też pracę jak najbardziej. Aktualnie jedna kuracja, ale to już opowiem wszystko w tygodniu, jak to u mnie wygląda. Zobaczymy, jak te gołąbki będą się zachowywać po tej kuracji, czy troszeczkę je to ruszy. Zobaczymy. Dobra, walczymy dalej. Nie poddajemy się, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Kończymy ujęciem na lidera oddziału. Pozdrawiam, do zobaczenia.